Witajcie moi drodzy, nazywam się Monika Turowska, jestem szkoleniowcem marki Estgen. Dzisiejszy filmik poświęcimy innowacyjnemu preparatowi, jakim jest żywa maska. Ta nazwa może brzmieć trochę tajemniczo, dlaczego żywa, a nazwa ta nie bez przyczyny została właśnie w takiej formie nadana, ponieważ jako jedyni na tę chwilę na polskim rynku zdecydowaliśmy się zastosować w preparacie żywe kultury bakterii. Jest to preparat przebadany dermatologicznie, przebadany klinicznie, o bardzo dużej skuteczności i o potwierdzonym działaniu przede wszystkim dla skór nadwrażliwych, nadreaktywnych, zniszczonych, dla klienta onkologicznego, no tak naprawdę dla klienta XXI wieku, bo wiemy jak teraz często pojawiają się rozmaite dermatozy i to też takie nietypowe, jak kiedyś zwykle spotykało się w gabinetach dermatologicznych. W tej chwili przez dużą dostępność na rynku produktów do takiego swobodnego zakupu w pielęgnacji domowej o różnych składach, stężeniach, często te takie samodzielnie dobierane produkty posiadające wysokie stężenia różnych substancji wpływają niestety na zaburzenie w ekosystemie skóry. Jest to jeden z czynników, który powoduje, że skóry z zaburzoną fizjologią nie radzą sobie po dłuższym czasie z odbudową ekosystemu. I właśnie dla takich skór także powstał ten produkt. Nasza maska znajdzie zastosowanie u bardzo wielu różnych typów skóry. Nie są to wyłącznie skóry suche, nadreaktywne czy wrażliwe, ale także skóry trądzikowe, skóry u klientów onkologicznych, skóry u klientów, którzy są w trakcie jakiegoś leczenia dermatologicznego, czy w ogóle w czasie jakiejś terapii. Bardzo wiele osób teraz przyjmuje sterydy, leki na stałe, mamy sporo chorób cywilizacyjnych, a także bardzo częstą powodującą dermatozy przypadłością jest na przykład SIBO czy inne problemy jelitowe. I tutaj, dlaczego o tym też wspominam? Głównie dlatego, że to, co w brzuchu, to i na twarzy. Bardzo często niestety, ale mówię tutaj szczególnie o florze bakteryjnej. Nasza flora bakteryjna jelit bardzo mocno synchronizuje się z tą florą, która pojawia się na powierzchni naszego ciała. Więc jeżeli jemy, tak jak no niestety teraz jemy, czyli w biegu, pośpiechu, często nie przeżuwając odpowiednio szybko pokarmów, czy po prostu produkty wysoko przetworzone, na szybko, albo też słabej jakości produkty, bo wiemy, że w tej chwili możemy kupić pomidory przez cały rok, kiedyś to były produkty sezonowe, to jakość tego pożywienia też jest zupełnie inna niż mogłoby nam się wydawać, a zasada rozrostu flory bakteryjnej jest taka, że karmiąc się odpowiednimi produktami, karmimy odpowiednie szczepy bakterii i one później są w przewadze, inne są w niedoborze i ta flora zaczyna się troszeczkę, te proporcje zaczynają się zmieniać. Jest to proces ciągły i bardzo szybko zmieniający się i w takich przypadkach ta nasza flora skórna nie do końca jest wspierana. Bardziej jest tak troszeczkę, można powiedzieć, podkopywana niż prawidłowo zasilana. Stąd też zdecydowaliśmy się jako marka umieścić w produkcie żywe kultury bakterii. Jak wiecie, w produkcie, który jest nazywany koncentratem probiotycznym, znajdziecie lizaty bakteryjne, szczepy w formie lizatów oraz prebiotyki. Natomiast w tym produkcie mamy zamknięte w nośnikach i aktywujące się podczas ekspozycji bezpośrednio na skórze szczepy Lactobacillus rhamnosus, czyli bakterie kwasu mlekowego. Ten szczep jest jednym z najlepiej przebadanych szczepów bakteryjnych, służących korzystnie dla człowieka, czy w suplementacji, czy właśnie tak bezpośrednio skórnie. Chroni nas przed nadmierną ekspozycją na światło słoneczne, przed nadmierną ekspozycją na światło HEV, czyli dla osób, które pracują bardzo dużo na przykład przy komputerach, a wiemy, że teraz praca zdalna czy praca biurowa bardzo często występuje, plus nasze ekrany telefonów, smartfony, tablety, wszystko to, gdzie emitowane jest to światło niebieskie.
Szczepy te będą także wpływały przeciwrodnikowo, stabilizując na barierę hydrolipidową, ponieważ bariera hydrolipidowa, poza tym, że zawiera wodę i tłuszcze, jest wspierana przez płaszcz gazowy i płaszcz bakteryjny, które znajdują się nad nią. Tego się w modelach skóry nie rysuje, tak samo jak nie rysuje się często bariery hydrolipidowej, ale jest to nieodłączny element. I kiedy tylko mamy jakiekolwiek zaburzenie w proporcjach odpowiednich szczepów bakterii wspierających, tutaj też wspierających na przykład typowo nawilżenie, mamy od razu nierównowagę, na przykład w przypadku występowania nadmiernej ilości propionibacterium acnes, przyda nam się taki szczep, który w konfrontacji, przeważając w swojej ilości, będzie tamtą florę ograniczał. Bo kiedy dostarczymy z przewagą danego szczepu, ta równowaga następuje samodzielnie, ponieważ te bakterie, które są w przewadze, jest im łatwiej pokonać te, których chcemy się z jakiegoś tam powodu pozbyć. I to jest ta troszeczkę taka, powiedzmy, niewidzialna strefa, o której teraz rozmawiamy. Ograniczając rozrost flory patologicznej, mamy mniej stanów zapalnych związanych z trądzikiem, związanych z, powiedzmy, dziurami w atopowym zapaleniu skóry, ponieważ kiedy mamy jakąś dermatozę, czy nieszczelność, czy jakieś zaburzenie po sterydach, antybiotykach, czy właśnie w atopowym zapaleniu skóry występujące naturalnie z powodu nieszczelności, w takich przypadkach o wiele łatwiej te bakterie patogenne są w stanie wejść do organizmu i powodować różnego rodzaju problemy. A kiedy kolonizacja jest prawidłowa tymi bakteriami, które są dla nas bardziej korzystne, wtedy tamte nie mają szans, żeby się w taki szybki sposób namnożyć. Redukują też dzięki temu właśnie nadwrażliwość, czyli nie ma drażnienia spowodowanego cytotoksycznością bakterii pojawiających się w stanach patologicznych. Tutaj warto też powiedzieć, co jest dodatkowym składnikiem w żywej masce i są to różnego rodzaju oleje. Mamy około 4 olejów wspierających nasze bakterie z rodzaju Rhamnosus. Jest to olej z awokado, który ma bardzo dużo kwasów omega-6, witaminy z grupy A, D, E, czyli witaminy, które będą wpływały antyoksydacyjnie, regulująco na keratynizację, dzięki czemu też te namnażające się prawidłowo komórki, które odbudowują się między innymi dzięki dobrej szczelności, dobrej florze wspierającej odbudowę, będą w stanie w prawidłowy sposób się odbudowywać. Ten olej będzie także skórę uelastyczniał, dzięki temu nie będzie ona taka podatna na rozchylenia, czyli komórki dobrze ze sobą sklejone, gdzie substancje tłuszczowe uzupełniają cement międzykomórkowy, będąc w lepszej plastyczności, będą mniej podatne na takie z powrotem jakby otwieranie się tej skóry związanej z rozciąganiem, z pracą, chociażby z jedzeniem, tak? Ponieważ wiemy, że skóry bardzo mało uelastycznione, czyli mało natłuszczone, też będą miały większą ucieczkę wody, a to sprzyja znowu zaburzeniom w homeostazie. O bakteriach Rhamnosus nie powiedziałam jeszcze jednej ważnej rzeczy. Są one przebadane, jeśli chodzi o działanie na produkcję filagryny, czyli białka, które jest właśnie w niedoborach albo w zaburzeniu w swojej produkcji, właśnie w atopowym zapaleniu skóry. Więc wiemy, że przy długotrwałym stosowaniu tego produktu możemy liczyć na wycofanie częściowe atopowego zapalenia skóry, co nie znaczy, że ono, jeżeli jest genetyczne, zniknie nam całkowicie, ale nie będzie występowało w takiej kłopotliwej dla nas wersji, jak w takiej codzienności. Mamy też olej z konopi siewnych, czyli olej, który zawiera CBD,
ale poza CBD zawiera także tokoferole, fitosterole. Są to substancje, które działają także antyseptycznie, ten olej działa także antyseptycznie, więc nie musimy się obawiać, że stosując oleje, które co prawda łatwo się wchłaniają, będziemy w jakikolwiek sposób karmić tą nieprawidłową dla nas florę bakteryjną, więc tutaj jest to raczej jako wsparcie. Jednocześnie oleje zostały tak dobrane i jest to tak skomponowane, aby wspierały wyłącznie kwestie uplastycznienia, właśnie uzupełnienia cementu międzykomórkowego i zmniejszenie ilości wody, a żeby nie było niekorzystnego działania odżywczego na patogeny. Mamy tam także witaminy z grupy B, które są bardzo ważne, ponieważ z witamin z grupy B produkowane są neutrofile, czyli komórki, które pomagają usuwać zbędne produkty, zbędne substancje dla nas niekorzystne i wspierają układ immunologiczny. Mamy witaminy A, C, D oraz E. C i E działają ze sobą w synergii jako antyoksydanty. Olej z konopi siewnych ma doskonałą proporcję omega 3 do 6, więc będzie działał też silnie przeciwzapalnie i ograniczająco stany zapalne. Zawiera też salicylan metylu, który koi, łagodzi i odpręża. Bo taka skóra, która jest cały czas, z angielskiego mi się zawsze bardzo podoba irritated, czyli zawsze taka zdenerwowana, poirytowana, można by to tak nazwać. Taka skóra, która jest ciągle drażniona, będzie cały czas rozszerzała swoje naczynie krwionośne. I jeżeli my uspokoimy tą nerwowość, czyli zabezpieczymy wszystkie funkcje barierowe, ograniczymy utratę wody i skóra się wyciszy, mając prawidłową tą powierzchowną warstwę, będzie o wiele łatwiej jej zmniejszyć naczynie krwionośne, ponieważ nie będą one cały czas nadreaktywne i cały czas w procesie okej, muszę coś dostarczyć, bo coś się dzieje na górze, mamy jakieś ubytki, co mam jeszcze przynieść, żeby to odbudować? I wtedy te naczynia, uspokajając się, będą w stanie spowodować redukcję zaczerwienienia skóry poprzez zmniejszenie i obrzęku, i widoczności tych naczyń. Mamy tutaj jeszcze olej żużoba, który zawiera miedź, selen, cynk, chrom, jod, krzem i siarkę, czyli jak wiecie mikroelementy, minerały, które są niezbędne do prawidłowych procesów zachodzących w każdej naszej komórce. Mamy tutaj także w oleju żużoba grupę witamin, też bardzo długą listę i jest on całkowicie zgodny ze skórą. Bardzo często olej żużoba jest polecany właśnie skórom trądzikowym do ograniczania stanów zapalnych, do regulacji wydzielania łoju, czyli tutaj bez obaw możemy stosować właśnie przy tego typu skórach problematycznych i nie bójcie się w dermatozach z taką kaszką, z takimi drobnymi jakby takimi wypustkami, z różnego rodzaju zmianami stosować tej żywej maski. Tutaj ta konsystencja oleista raczej jest wspierająca, niż w jakikolwiek sposób może nam zagrażać. Mamy także olej palmowy. Olej palmowy zawiera bogactwo różnych rodzajów olei. Zawiera także koenzym Q10, więc będzie działał przeciwstarzeniowo. Posiada także bardzo wiele witamin. Jest to olej nieschnący, czyli to dzięki niemu będziemy mieć wrażenie po nałożeniu produktu, że ta skóra cały czas jest taka lekko, jakby lekko natłuszczona, ale te lekkie natłuszczenie pozwala zatrzymać o wiele więcej wody, jednocześnie dobrze się wchłaniając, ale z taką leciutką jakby osłonką będzie powodować, że ta skóra będzie dłużej elastyczna, mniej będzie się, ten olej jest też bardziej stabilny na utlenianie, czyli nie będziemy mieli tak szybkiego utleniania innych olej w produkcie, w ogóle utleniania produktu i też będzie chronił nas antyoksydacyjnie. Co jest też ważne, olej palmowy przywraca prawidłowe pH, a nie, przepraszam, to słonecznikowy, bo o nim jeszcze nie powiedziałam. Mamy też olej z nasion słonecznika, który przywraca prawidłowe pH skóry. Tak naprawdę robi to wszystko to, co poprzednie oleje, wbudowując się, ale dzięki temu, że te oleje są bardzo rozmaite, mamy różne rodzaje kwasów linolowych, linolenowych, olejnowych i tych wszystkich grup olei, które tak naprawdę tworząc taką rozmaitość, zawsze gdzieś w te nasze niedobory się dopasują i uzupełnią
tak naprawdę każdy z nich, po to, aby skóra sama mogła odbudować ceramidę, aby sama mogła się uszczelnić i aby ta ucieczka wody przez to się zmniejszyła. Mamy tutaj także tokoferol, czyli witaminę E, który przede wszystkim wymiata wolne rodniki, zapobiega temu, by te oleje się utleniały i wzmacnia ściany naczyń krwionośnych poprzez wbudowanie się między innymi w te ściany. Ale nie jest to już tak jak przy oleju z konopi działanie takie łagodzące, ale bardziej typowo uszczelniające już ściany naczynia. Produkt jest naprawdę wielozadaniowy, rewelacyjny, ponieważ skóry te XXI wieku, jak wspomniałam na początku, są to skóry najczęściej z osłabioną barierą. A jeszcze tutaj będzie się świetnie sprawdzał przy skórach po intensywnych zabiegach laserowych, mikroigłowych, po terapii fotodynamicznej, wszędzie tam, gdzie doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia lub jest stan zapalny i chcemy przywrócić sobie jak najszybciej prawidłowe funkcjonowanie skóry. Żywa maska występuje w dwóch pojemnościach. Mamy pojemność gabinetową 75 ml i pojemność detaliczną 15 ml. W domu dla klienta do stosowania jako serum 1-2 pompek i w gabinecie 1-2 pompki jako maska na 20 minut. Następnie produkt zmywamy i nakładamy w dalszej części kolejny preparat, który chcemy w zabiegu zastosować. Preparaty nie są wplecione w mapy zabiegowe ze względu na to, że ich zastosowanie jest bardzo szerokie. Można tak naprawdę używać ich do każdego rodzaju skóry, więc tutaj już zostawiamy w Waszych rękach to, w jaki sposób sobie ten produkt wykorzystacie, czy w pielęgnacji domowej, czy gabinetowej. Bardzo dziękuję dziś za uwagę. Osoby zainteresowane współpracą z marką zapraszam do dystrybutorów regionalnych oraz na stronę internetową www.estgen.pl, a osoby zainteresowane zakupem kosmetyków zapraszam na stronę internetową estgen.pl, gdzie znajdziecie mapę gabinetów współpracujących z marką i tam dowiecie się, gdzie preparaty można kupić oraz oczywiście u swoich dotychczasowych opiekunów, kosmetyczek, kosmetologów. Więc zapraszam do kontaktu bezpośrednio z nimi. Dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.